Dzięki. Marian! Dzisiaj w Lublinie kończymy kampanię wyborczą kolegi Mariana Kowalskiego. Kampanię bardzo intensywną, kampanię, za którą należy się ogromne podziękowania w pierwszym rzędzie Marianowi i Agacie, która dzielnie z nim walczyła przez ten cały czas kampanijny, jeździła po kraju, wspierała. Oczywiście podziękowania należą się tym, którzy bardzo aktywnie wspierali Mariana w całym kraju, sztabowi centralnemu z kolegą Bosakiem na czele, wszystkim, którzy w tą kampanię bardzo aktywnie się włączyli od momentu zbiórki podpisów. Myślę, że ta kampania, trzecia ogólnopolska kampania Ruchu Narodowego, jest dobrym wyjściem, jest dobrym startem na jesienne wybory parlamentarne, a sylwetka naszego kandydata, nasz kandydat pokazuje, że to był dobry wybór, że to był strzał w dziesiątkę i fakt, że wygrał on zdecydowanie debatę telewizyjną, pokazuje też, jak ogromny potencjał jest w kadrach Ruchu Narodowego. Dziękuję za pracę waszą ciężką i w Warszawie, i w terenie. Nasi ludzie pokazali, że można robić kampanię wyborczą, krajową, w zasadzie bez wielkich pieniędzy. To, co mieliśmy do zaoferowania, to nasz własny czas, nasze własne środki, nasze niejednokrotnie poświęcenie. I myślę, że pokazaliśmy, że Polacy mają zdolność zorganizowania się, że nie jesteśmy społeczeństwem biernym, to jest najważniejsze. Dziękuję wszystkim sztabom wojewódzkim, które organizowały moje wyjazdy. Szczególnie, jak mówię, jestem wdzięczny kolegom z Warszawy, którzy musieli wszystko trzymać w garści. Wiele wniosków możemy wyciągnąć na przyszłość, bo zaznaczam, kampania prezydencka nie jest łatwa. Trzeba jednego człowieka obejść po całym kraju i za granicą. Wiadomo, każdy ma swoją wyporność, i psychiczną, i fizyczną. Dałem radę, w zasadzie się cieszę, że dałem radę, jak ja patrzę z perspektywy tych dwóch miesięcy, gdzie byłem, ile było spotkań, ile wywiadów, to muszę powiedzieć szczerze, że nigdy nie przypuszczałem, że tyle można zrobić w tak krótkim czasie w zasadzie. No to, że niestety media będące w rękach oligarchów cały czas tam kreują tą rzeczywistość polityczną, no to świadczy o tym, że ta demokracja w Polsce jest wątła, że jest manipulowana, że ci, co mają wpływy i pieniądze, chcą po raz kolejny oszukać zwykłych Polaków. A my udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie budować organizację, która włożyła nogę w drzwi systemu i będziemy te drzwi wyważać, pchać cały czas do przodu. Dziękuję wszystkim za współpracę, za zaufanie. Podkreślam, nasza droga jest droga nacjonalisty, droga bez odwrotu. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy w całym kraju włączyli się w kampanię Mariana. My nie mieliśmy wielkich pieniędzy, tak jak finansowane z budżetu partie polityczne. Nie mieliśmy śmigłowców i limuzyn dostarczanych przez różnych biznesmenów. Nie mieliśmy megabordów ani billboardów, ani na początku nawet nie mieliśmy wielkiego rezonansu w internecie. Natomiast w miarę upływu tej kampanii było widać coraz bardziej, że Marian z lidera Ruchu Narodowego w Lublinie stał się w tej kampanii liderem również ogólnopolskiego formatu. Wielu dziennikarzy, wielu sympatyków, wielu obserwatorów sceny politycznej, którzy wcześniej nie znali potencjału Mariana, dostrzegli go dopiero po debacie, dopiero w ostatnich dniach kampanii wyborczej, kiedy przez tą szczelinę uchylonych drzwi do mediów publicznych udało nam się tam wejść, udało nam się dotrzeć z przekazem narodowym. To, że to było możliwe, to jest zasługa wszystkich ludzi, którzy wspierali Mariana wcześniej, przed tą kampanią prezydencką, dzięki czemu mogliśmy mu zaproponować kandydowanie. Tym, którzy zbierali podpisy, dzięki czemu mogliśmy Mariana zarejestrować. Tym wszystkim, którzy wpłacili te skromne darowizny, za które mogliśmy wydrukować choćby widoczne tutaj za nami koszulki czy tabliczki. Dziękujemy tym wszystkim ludziom. No i jest to nasze ostatnie spotkanie przed ciszą wyborczą. Za chwilę będziemy szli tutaj rozmawiać z mieszkańcami Lublina, miasta, które świetnie zna Mariana i które Marian świetnie zna. Dlatego dzisiaj kończymy kampanię wyborczą właśnie w tym miejscu. Marian!